Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym bardzie na W58, dlatego że jak sami możecie zauważyć, w ostatni piątek udało nam się wbić tutaj 400 poziom, no i stwierdziłem, że będzie to fajna okazja do nagrania tego odcinka, dlatego że oczywiście stopujemy tutaj lochy, za wiele się nie dzieje, więc odcinków z tego barda nie ma, no i teraz zrobimy sobie taki update'ik, jak to w tym momencie wygląda na tej postaci. No oprócz tego widziałem naprawdę multum komentarzy od graczy barda, że w tym momencie on jest niegrywalny po tym ostatnim reworku, że nie da się nim po prostu grać, że jest słaby i tak dalej. No i dzisiaj również do tego się odniosę, dlatego że mam na ten temat troszeczkę inną opinię, no ale do tego może przejdziemy pod koniec. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jaką wy macie opinię na temat barda. Jeżeli gracie, powiedzmy, przeciwko jakimś bardom, albo jeżeli jesteście graczem barda, to piszcie, jak to wygląda w waszej opinii, czy jest teraz ok, czy jest za mocny, czy jest za słaby. Możecie również, najlepiej jeżeli w ogóle macie porównanie przed reworkiem i po reworku, to też możecie napisać, chętnie sobie poczytam w tych komentarzach. No i dobra, myślę, że możemy powolutku zaczynać. Zanim tutaj przejdę do głównego tematu, to jeszcze losowanko, dlatego że pytacie mnie dość często, kiedy będzie rozstrzygnięcie tego konkursu, który w ostatni wtorek wleciał i tak dalej. No i rozstrzygnięcie tego konkursu będzie dzisiaj o 18 na Twitchu. Zrobimy to sobie na streamie, na szybko, bez tam jakiegoś zbędnego nowego odcinka dodatkowego, ani nic takiego. Powiedzmy, że zrobimy to losowanie jakoś na początku streama, wylosuję jedną osobę z komentarzy pod tym filmem konkursowym, drugą osobę z tego kanału, z Discorda, kodzik twórcy, no i wtedy odezwę się do tych osób, które zostaną wylosowane, wyślę im nagrodę i generalnie tyle. Jeszcze mam taki pomysł, bo tak, może to nagram i wstawię jako jakąś tam wstawkę do jednego z kolejnych odcinków, to w ogóle pierwsza sprawa. Ja ten odcinek nagrałem w poniedziałek, wy go dostaniecie we wtorek. No i właśnie we wtorek też będzie ten streamek, o którym mówię, czyli dzisiaj o 18 dla was, dlatego że minie wtedy równy tydzień. Ja zawsze jak robię jakiś konkurs, to daję tydzień plus minus, żeby każdy sobie na spokojnie zobaczył ten film, żeby każdy sobie go tam, wiecie, no wziął udział po prostu, żeby taki, no myślę, że tydzień to jest spoko czas. No i druga sprawa jest taka, że ja na tym kanale na Discordzie Kodzik Twórcy po losowaniu napiszę, kto wygrał z komentarzy, kto wygrał właśnie z tego kanału. I to będzie tak jakby zamknięty etap, jeżeli chodzi o te poprzednie kody, o te zdjęcia, jak używaliście tych moich kodów, to będzie zamknięty rozdział, no i pod tym moim komentarzem o zwycięzcach każda kolejna osoba, która mi wyśle znowu jakiegoś tam, wiecie, screena potwierdzającego czy coś takiego, można na maila, można na Discorda, można tam na Discordzie na PW, można również na Instagramie, też kilka osób mi wysyłało, to ja to będę wrzucał i oni będą brać udział tak jakby w kolejnym losowaniu, może w kwietniowym. No zobaczymy, jak to wyjdzie, ale taki mam mniej więcej plan. Mam nadzieję, że to w miarę dobrze wyjaśniłem. No i dobra, przechodzimy teraz do bardzika. Na początku troszeczkę statystyk, bo coś tutaj sobie zapisałem. Coś niecoś. Generalnie tak, wbiliśmy to w piątek. Piątek to był bodajże 10 marca, jak się nie mylę. Dokładnie tak. No i 10 marca wbiliśmy ten 400 poziom, co jak dobrze policzyłem zajęło nam 203 dni. 203 dni wbiliśmy od pierwszego levela do 400. No i jak widzicie, tutaj zresztą mamy start 19 sierpnia, więc sobie każdy może policzyć. Oczywiście nie jest to żaden rekord, nie jest to nic takiego, dlatego że no ciężko, jak ktoś stopuje lochy, wbić rekord 400 poziomu, zwłaszcza jak ktoś stopuje lochy tam od no już 375 levela około, bo tak zrobiliśmy właśnie na naszym bardzie. Natomiast 203 dni zajęło mi wbicie tego 400 poziomu. Kolejna sprawa, od kiedy stopuję lochy, z tego co zrobiłem też jakiś tam mały research przed tym odcinkiem, zajęło mi to inaczej, nie liczyłem ile dni, ale ostatni odcinek z barda, gdzie tam jeszcze jakieś lochy klikałem i tak dalej, to był 8 grudnia, więc od 8 grudnia plus minus te lożki stopuję. No i to był oczywiście, tak jak wspomniałem, około 375 level, więc no te 25 leveli tyle zajęło nam wbicie, czyli można powiedzieć, że no styczeń, luty, marzec, tak? Czyli 3 miesiące około, 25 leveli podczas stopowania lochów. No i dobrze, na szybko wam tutaj przelecę, jak ta postać teraz wygląda, bo oczywiście wiadomo,
jesteśmy w trakcie stopowania lochów, chcemy tutaj sobie zgromadzić jak największe zapasy, jeżeli chodzi na przykład o kryształ do kowala, jak widzicie mamy go już prawie 2,5 miliona, jak najmocniejsze gemy, oczywiście podklikanie lochów, wszystko wiadomo. Chcemy tutaj przede wszystkim podczas stopowania lochów wycisnąć jak najwięcej ekspa ze wszystkiego, no ale również w tym czasie chcemy się tutaj jak najlepiej uzbroić, żeby jak najwięcej lochów zrobić po tym stopowaniu, które myślę, że na tej postaci zakończymy na około 470 levelu, żeby wbić od razu poziom 500, nie? Standardowo, tak jak na przykład na zabójcy, myślę, że nam się uda, mam nadzieję, że tutaj również. Dobrze, 21 aura, jak widzicie, jeżeli chodzi o zarządcę areny, no to powolutku do końca lecimy, już tutaj mamy dość, no dość dużo tych runek, można powiedzieć, także niebawem go zakończymy. Dalej, jak to tu wygląda? No przede wszystkim, tak jak mówię, metal i kryształ mamy praktycznie tyle samo, nawet więcej kryształu, więc odkładamy, będę chciał mieć około 5,5-6 milionów na koniec tego stopowania lochów, żeby itemki ulepszyć tak jak na Magusiu, jakoś razy 18, żeby ta postać też była mocna, więc taki jest plan, także jak jest jakiś event kowale, jak mamy jakieś tam wiecie, 15 rozmontowań, no to ja się staram to wszystko na maksa zużywać, żeby tutaj gromadzić te surowce. Dobrze, dalej, tu jeżeli chodzi o wiedźmę, to nic nie ma, tak na szybko przelatuję, bo wiadomo, 400 poziom to nie jest tam jakiś wow, na obecnym etapie gry to jest chwila, moment tak na dobrą sprawę grania i wbijamy ten 400, nie ma czym się tutaj chwalić, nie na czym się tutaj podniecać, no ale taki update'ik, co tu na tym W58 się dzieje. Dobrze, lecimy dalej, teraz mamy tak, no pupilki wyglądają tak, brakuje nam tutaj jeszcze troszkę tego z Prima Aprilis, tutaj nam brakuje zielonych świątków, to jest chyba początek czerwca, jak się nie mylę. Tutaj mamy święta wielkanocne, no i tu jeszcze jakieś letnie pupile, ogniolot, no i tutaj mamy dziubinga, również lato, no i urodzinki gry żółwio, więc 6 pupili chyba, tak? 2, 3, 4, 5, 6, dokładnie, 6 pupili nam w tym momencie brakuje, no i dobra, tak po prostu wyglądają nasze jedzonka, wszystko się tu klaruje w porównaniu do jakiegoś W50, w porównaniu do jakiegoś tam S40, no to nie wygląda to jakoś super. Loszków oczywiście od ostatniego odcinka nie ruszałem, więc nie ma co tutaj pokazywać. Możecie sobie odpalić poprzedni odcinek w playliście Barda i będziecie widzieć, jak te lochy wyglądają. Kopalnia w tym momencie 28, buduje nam się 29, akademia oczywiście od dawna 20, to był priorytet po twierdzy 20, więc no mówię, jak najszybciej, żeby tego expa sobie gromadzić. Oprócz tego, o, w ogóle mi się chyba green screen psuje na koszulce, tutaj na tym kawałeczku, ale okej, to nieważne. No, kopalnię chcę jak najmocniejszą również zbudować na koniec tego stopowania, żeby gemiki mieć też jakoś, no, 1500 około bym chciał, te legendarne, żeby po prostu wiecie, tutaj sobie no zbustować postać, zrobić jak najwięcej lochów i po prostu przejść na tego goldzika, więc chcę tą postać mieć jak najsilniejszą na koniec tego stopowania. Jeżeli chodzi o podziemie, to mamy kopalnię, teraz buduje nam się na 13, lecimy kopalnię na 15, potem niestety musimy trole i gobliny na 15, no i dopiero tą kopalnię będziemy cisnąć dalej, no a cała reszta budynków jest już tutaj na 15. Dobrze, więc to tak na szybko mówię, no nic tutaj na razie się nie dzieje ciekawego, jak ten Bard będzie miał więcej miesięcy, a może jakiś rok, może półtorej roku, no to wtedy to będzie o wiele klarowniej wyglądać. Na razie to wszystko się dopiero kształtuje. Jeżeli chodzi o serwer w ogóle, to pozwolę sobie tutaj też wypowiedzieć. Serwer W58 jest, no delikatnie mówiąc, martwy. Zobaczcie, jak to wygląda. W tym momencie tak się prezentuje ranking. Tu mam może jeszcze gildię, zanim to pokażę. 967 rycerzy, także już niedługo będzie tysiaczek, no i w gildii same topowe postacie, 391 level średni, tutaj mamy hydrę ośmiogłową, no generalnie gildia totalna dominacja, co jak tutaj sobie przejdziemy płynnie do rankingu widać, dlatego że zobaczcie, mamy na 31 pozycji tutaj w tym rankingu, z tego co wiem chyba tylko 10 graczy jest poza naszą gildią, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dokładnie 10, czyli na 31 pozycji 21 to jest nasza gildia, no to jest no totalna dominacja na takich właśnie serwerach pokroju W57, W58, W59. Jak się zbierze jedna mocna ekipa, no to można powiedzieć, że z bomby mają serwer zdominowany i tak się tutaj właśnie stało. No serwer jest martwy, ja też dlatego wybieram zawsze okrągłe serwery, takie U1, gdzie walka jest naprawdę pomiędzy trzema gildiami, tak na dobrą sprawę. Mamy W50, gdzie tak samo
samo do tej pory jest walka W55, no tam już jest dominacja jednej gildii, ale nie taka wyraźna. Mamy W60, gdzie też jest jeszcze dość close w niektórych momentach. No i S40 również pomiędzy dwiema gildiami jest dość, można powiedzieć, zacięta walka. Dlatego też ja wolę okrągłe serwery, jest więcej graczy, więcej mocnych ekip i po prostu więcej się dzieje. No a tutaj serwer ma ledwo 210 dni około w tym momencie. No i jak widzicie, my tu już jesteśmy w ogóle top 3-4 tak na koniec dnia zazwyczaj, tu jeszcze oczywiście dzisiaj nic nie robiłem, ale top 3-4 w tym rankingu, gdzie no rzadko nam to się zdarza, żeby tak być wysoko po około 210 dniach. I ja też nie jestem tego fanem, ja wolę jak jest dużo mocnych graczy, wolę jak jest ta fajna rywalizacja, można sobie popatrzeć na jakichś świrów, którzy naprawdę ładnie cisną. Przykład na przykład Namo na EU1, który tym paladynem tam totalnie sobie ora, to jest fajne, nie? No a na takim serwerze, jak tej rywalizacji nie ma, to ludziom się szybciej znudzi, ludzie po prostu tutaj odpuszczą, no i serwer sobie jeszcze bardziej dednie, że tak powiem. Natomiast no, tak to po prostu wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o ranking, totalna dominacja naszej gildii. Tak samo w rankingu, no, póki co mamy troszkę ponad 2000 przewagi czci, no ale to cały czas rośnie sobie tutaj. Twierdzę, nieważne, pupilki w tym momencie, tu w ogóle jakiś ewenement, ostatnio chyba każdy na niego przegrywa, to jest chyba jakiś ziomek, to jest zbugowany. Ostatnio jak go zaatakowałem, bo mi się wylosował w walkach, to przegrałem na niego i w ogóle mi się gra całkiem zawiesiła. Musiałem restartować, więc no dwa pupile, top 3 serwera, ładnie, ładnie. Pupile maksymalnie 94, z tego co widzę, mają chyba 3 osoby tylko, w tym my. To też w ogóle ciekawe, dlaczego taki Sombej nie ma 94, tylko ma 93. Nie mam pojęcia, co mu tam może brakować. Natomiast tak to wygląda w pupilkach, to też nic istotnego. No i podziemia, wiadomo, już od dawna mają ludzie 15 tam serce i tak dalej. Nie jest to chyba również nic ciekawego. Dobrze, i tyle, tak na szybko wam pokazałem. Tu za tydzień równy mamy jeszcze kalendarzyk, level up, mamy tutaj jeszcze dwie książki 17 dnia, 3 książki 19, więc to też jest spoko. Chyba wszystko, nie będę wam pokazywał teraz procentów na lochy ani nic takiego, bo nie ma to jeszcze sensu. Jeszcze przed nami tutaj 70 leveli stopowania około, więc no później, może na jakimś 450 wam pokażę, czy coś takiego, jak już się będziemy zbliżać do tego klikania, ale na razie tak to po prostu wygląda. Mówię, no serwer dość martwy, dlatego ja preferuję okrągłe serwery. W58 to był wyjątek, bo numer mi się podobał, numer 58 dość ładny jest, powiedzmy. No i wychodził wtedy Bard, chciałem go sobie przetestować, chciałem tutaj zobaczyć, Bard mi się spodobał i po prostu tak zostało, że tutaj sobie gramy, no ale mówię, serwerek niestety dość martwy. Dobrze, przejdźmy tutaj teraz do tego, co was pewnie najbardziej ciekawi, czyli tego balansu. Jak wszyscy wiemy, zanim wam tu może wyświetlę grafikę, jak wszyscy wiemy, Bardzik dostał ostatnio, no można powiedzieć, że nerfa. Można śmiało powiedzieć, że nerfa. Ostatnio był rework tego Barda, weszło to w aktualizacji razem z Druidem. No i widziałem multum komentarzy, że Bard jest teraz niegrywalny, to co już mówiłem na początku, że nie da się nim grać. Dużo osób mi to też na Twitchu pisało podczas streamów. No i jak to wygląda? Oczywiście muszę tutaj przede wszystkim powiedzieć, że jest to wina twórców, a nie graczy, do czego zaraz przejdę. Natomiast Bard z bomby był tak jakby klasą za mocną. Jak sobie obejrzycie naszą playlistę z Barda, te początki, jak on czyścił te lochy, jak to tam, no jakie ciosy w ogóle siadały w jakichś wojowników w tych lochach i tak dalej, to było po prostu za mocne. Bard był za mocny, było to też widać, jak sprawdzaliśmy sobie win ratio na inne klasy postaci, na jakiegoś paladyna, na jakiegoś wojownika, potrafił mieć po 70% win ratio, więc no generalnie bardzo dużo Bard był przesadzony. No i teraz Bard, to będzie może kontrowersyjna opinia z mojej strony, ale teraz Bard jest odpowiednio zbalansowany. Żeby poprzeć tutaj moje słowa, to pokażę wam coś, co przygotowałem sobie też specjalnie pod ten dzisiejszy odcinek, a mianowicie tutaj jak widzicie win ratio. No i zobaczcie, na wszystkie klasy mamy mniej lub więcej 50%, no plus minus 50% około, czyli ten Bard jest mniej lub bardziej zbalansowany na każdą klasę postaci. I oczywiście to, co wam powiedziałem, tu widzimy jeszcze druida i paladyna, do czego zaraz przejdę, i wiadomo, jest to oczywiście wina twórców, dlaczego wypuścili taką mocną i niezbalansowaną klasę, ludzie nią zaczęli grać, przyzwyczaili się, jak ona działa, że jest ona mocna, a nagle tutaj dostaje nerfa Bard i
nagle gracze Barda są po prostu zniesmaczeni. Oczywiście ja to rozumiem, jest to wina twórców moim zdaniem, powinno to być od początku zbalansowane, żeby tutaj właśnie teraz uniknąć takich komentarzy, że teraz jest niegrywalny, podejrzewam, że sporo osób pokończyło na tym Bardzie grę i tak dalej. Natomiast no, dla graczy Barda jest to oczywiście słabe, ale tutaj muszę dopowiedzieć, że dla ogólnego obrazu gry jest to dobre, bo jak sami widzicie, no Bard był po prostu za mocny od samego startu, za duże miał te obrażenia, no był po prostu taki przekokszony, co oczywiście mi też się podobało, jak tam robiłem lochy i tak dalej, no ale właśnie było to za mocne, no i dla dobra całej gierki, dla dobra ogólnie balansu gry musiało to zostać zmienione. No i teraz jak widzicie, tak to wygląda. Mamy z wojownikiem około 52,5% win ratio, z magiem mamy 51,5%, z berkiem mamy 51,15%. Zwróćcie uwagę, jak robiliśmy sobie ten odcinek wszystko o Bardzie, to tam na każdego chyba, na wszystkich mieliśmy win ratio na plus i to zdecydowanie. Na jakichś paladynów czy wojowników to w ogóle to było po 70, chyba 75%. Bard w ogóle gnoił te klasy, które miały 50% pancerza. No a jeżeli chodzi o na przykład takiego berserka, z którym teraz mamy około 51%, no to na berserka znowu win ratio było bardzo małe. Generalnie od berserków dostawaliśmy strasznie po głowie, nawet jak byliśmy tam mocniejsi, więc ten Bard na berserków sobie słabo radził. No a teraz jest to, można powiedzieć, ok. Na zwiadowca 49, na łowce demonów 40, niecałe 9, na zabójce 47,5 około. No i jak widzicie, wszystko to są okolice 50%. Więc no generalnie ja bym powiedział, że na plus. Jeżeli chodzi o druida, to druid w ogóle po tym reworku jest zbugowany, kto tego nie wie. Ja na temat druida się na razie nie wypowiadam, na razie mnie to nie interesuje, bo jest tu naprawdę sporo błędów, między innymi z ataku pikującego bije dwa razy tyle, co powinien, jest tam coś jeszcze, że no trzy błędy są ogólnie takie znane i dość poważne, więc no druid, który jest na obecnych serwerach, tych normalnych, na których wszyscy gramy, jest po prostu zbugowany, jest za mocny i nie ma coś tutaj porównywać. Nie wiem, jak to wygląda na SF Toolsie, bo Scream oczywiście pochodzi z SF Toolsa, nie wiem, czy tam te błędy też są uwzględnione, czy tam jest naprawiony, no ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o win ratio z druidem, to na ten moment się nie wypowiem, a jeżeli chodzi o paladyna, no to również, to mnie w sumie ciekawi, dlatego że według tego na walkach z paladynami mamy zaledwie 36% na wygraną, więc no tutaj paladyn znowu się wydaje za mocny na tego obecnego barda, no ale wszyscy wiemy, że teraz paladyn jest testowany. Teraz paladyn ma swoje serwery beta, które są tylko jemu, przynajmniej ten ostatni jest tylko jemu poświęcony, więc jak paladyn znowu dostanie reworka, no to może to wskoczy na te okolice 50%, no i będzie to po prostu spoko. Więc no nie dziwię się w sumie, nie? No Bardzik generalnie teraz no od tego paladyna dostaje za 33% swojego HP. Tu w sumie możemy zerknąć, poczekajcie, to wam na razie wyłączę, bo i tak już wszystko chyba każdy sobie zobaczył. Mamy tu jakiegoś paladyna. Mamy na przykład tego ziomeczka. No właśnie, zobaczcie, on mi no 33% HP jednym hitem bije. No my mamy tutaj 50% pancerza w teorii, więc no on ma też o wiele słabsze statystyki, to wiadomo, że wygramy, no ale może tak to wyglądać, że przez to, że tego Fireballa za tyle HP dostajemy, no to możemy mieć potem właśnie problemy z wygraniem takiej walki, zwłaszcza jakbyśmy tu mieli podobne statystyki. Oczywiście na tej symulacji wszystkie klasy postaci mają te same statystyki, więc tak to wygląda. Mówię, Bard jest teraz mniej lub bardziej zbalansowany versus wszystkie klasy i po prostu dla dobra całej gry jest to dobra zmiana. To, że mu tutaj zrobili tylko jeden instrument, to jest w ogóle na plus, bo i tak każdy używał lutni, teraz mu zrobili harfę, która no działa tak jak stara lutnia, więc to jest ok. Tutaj mamy pancerz maksymalnie 50% w tym momencie, wcześniej chyba było 25, jak się nie mylę, czy tam nawet 10, już nie pamiętam. Mamy tutaj jeszcze jakiś mnożnik od obrażeń, 1,125, jak widzicie, no i tyle, nie? Te zmiany ogólnie tam omawiałem w jakichś innych filmach, no ale tyle, wszystko, no, generalnie mówię, moja opinia jest taka, że po prostu dla graczy Barda jest to słabe, ze strony twórców jest to też, można powiedzieć, że słabe, bo wypuścili coś za mocnego, ludzie się do tego przyzwyczaili, zaczęli grać, ładowali pieniądze, a nagle im to znerfili.
I teraz dużo ludzi po prostu ma słabą opinię o tym bardzie, zwłaszcza graczy tego barda, no ale mówię, dla dobra całej gry, dla dobra balansu było to potrzebne, musieli to zrobić, no i niestety jest jak jest. Bardzik teraz wcale nie jest słaby, bardzik jest teraz po prostu zbalansowany. Raz wygra, raz przegra, no już nie jest takim koksem na sterydach, jeżeli chodzi o te obrażenia, więc no mówię, ja bym się wstrzymał z takim dość dużym hejtem, myślę, dość dużym i tam wiecie, takim zniesmaczeniem, jeżeli chodzi o tego barda, bo on teraz naprawdę nie jest zły, nie jest już po prostu nad każdą klasą postaci, tylko jest sprowadzony do ziemi i jest na równi z innymi klasami. Taka jest moja opinia, oczywiście możecie pisać w komentarzach, jak to z waszej strony wygląda. Ja też tu niestety, jak go zmienili, to byłem w trakcie stopowania lochów, więc za dużo tutaj wiecie, no ciężko mi to porównać. Oprócz tego ja tutaj mam no mocne gemy na tym serwerze w porównaniu do innych graczy i tak jestem cały czas w topce. W ogóle tutaj większość topki to są bardy, więc no wiadomo, serwer wychodził razem z bardem, także no ciężko mi się odnieść, ale może ktoś będzie miał jakieś fajniejsze porównanie, może się dzielić oczywiście w komentarzach. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, subskrybujcie oczywiście z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie również kciuka w górę zostawić, pamiętajcie o tym i chyba wszystko, dzięki raz jeszcze no i piszcie te komentarze, tak jak mówię, dzięki raz jeszcze ślicznie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!